Urodziłem się tutaj, w wieku 6 lat zacząłem łowić ryby, w wieku tak 12-13 zacząłem pływać łodzią. Potem tam miałem tam 2-3 lata więcej, to już silnik tego, wiesz, a to jest. Znam tą wodę, kurwa, jak teges. Słuchajcie, tu gdzie stoję, to było tyle ryby, że potrafiłem złowić w wieku 15-16 lat przy dobrych braniach w czerwcu, tylko bez żadnych kitów. 100 kilo ryby. No wiadomo, że jak były słabsze miesiące czy coś, wiadomo, sezon się zaczyna od marca, taki słabszy, kwiecień był już fajny, maj był zajebisty, czerwiec był najlepszy, lipiec był super, sierpień, wrzesień, październik, to już taka było tego. No to w słabszym miesiącu 10 kilo, 15 kilo ryby dziennie. No było tak, że złapałeś 2-3 kilo, ale to były przypadki. Była ukleja. Był kieł. Krąpia miliardy. Samego na rybku, jak szczególnie nocą, jak on wchodził właśnie w takie zatoki, to pamiętam kiedyś, że przyjechałem na wyspę i ja, kurwa, też pada, ale patrzę, księżyc, gwiazdy. No więc co jest? Jakim cudem? A to było miliardy na rybku. Po prostu ja nie wiem, dlaczego on się tak gotowało. Było na maksa, sumów. I wtedy nie mieliśmy, znaczy dojście do nich niby był, ale nie mieliśmy sprzętu dla tego suma. Brzany, no każda ryba była, klenie, jazie, to kurwa jak rybactwa było, w cudzysłowie. Dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj mam taki sprzęt, no wiadomości to mam, no wiadomo, troszeczkę lepszy niż miałem, ale mam taki sprzęt, że gdybym miał ten sprzęt wtedy, to nie łowiłbym 15 kleni z nocy, tylko 50-100, praktycznie co rzut, bo miałem, jak miałem 16-17 lat, miałem blachy, ledwo chodzące, żyłkę 30 czy 35, te kotwice tempe i co dziesiąty jaś mi się zacinał. A miałem 10-15 jazi, to ile miałbym na idealny sprzęt? Na super kotwice, na super chodzące woblery, które wyprzedzały tą blachę o 60 epok. No wyobraźcie sobie, po prostu nieprawdopodobne. Cieńsze żyłki, inne prowadzenie, inny kij, bardziej, no wiecie, to można, o każdej rzeczy można opowiadać, a dzisiaj nie jest tematem ten temat. Ryby było skolkogodno. Dzisiaj tej ryby praktycznie, myślę, że to zależy jakiej ryby, nie? Ale ogólnie rybostan, lipiec, był lipiec, dzisiaj mamy sierpień, ale był lipiec czy sierpień i na wolniaku to tak, spław, jeden spław, dwa spławy, cisza, trzy spławy, spław. Nie było momentu, jak na przestrzeni, na wolniaku, nie? Na blacie, lekko płynącym, takim półkilometrowym, obserwowałeś, bo między oko tak sięga, żeby nie było przerwy w spławach. Nie było. Co jakiś czas jakaś rapa pierdolnowa konkretna. W ogóle rapy to były wszędzie, kurwa, kawałek drzewka za wodą, jakieś uklejki, coś. Wszędzie. Dzisiaj jesteśmy tu 3 godziny, nie było ani jednego uderzenia rapy. Ani jednego spławy klenia, jazia, czy innej gadziny. Nic, kurwa, nic! Przełom lipca i sierpnia? Jeden z najpiękniejszych momentów w lecie. Sup najlepiej bierze w tym momencie. Najcieplejsza woda, a musisz żreć. Co? Żebyście słyszeli, że sumy biją gdzieś po tej... Zdarza się. A nie jak codziennie, kurde, co pół godziny coś się napierdalało. Albo jak zasumiło, to kurwa co minutę. Ubudu. Zasania tego. Gdzie to, kurwa, wszystko jest? Panie, kurwa, Bolo. Panie, pokaż pan od początku do końca, co ja wczoraj zrobiłem, kurwa, z dwoma, kurwa, chorymi biodrami, kurwa, zrobiłem kolarem, kolano prawane, kurwa, i kręgosłupem zjebanym od tego mojego sportu. Tam, kurwa, ryby, kurwa, zdychały, tam było setki rybek, malusieńki, tył na rybku, tam nawet nie palczaki, nawet nie półpalczaki, kurwa. I to było wielkie takie jeziorko. Wisła opadła, kurwa. I, kurwa, one biedne zdychały już powoli tego. Więc, kurwa, przekopałem sam, kurwa, ten kanał, bo Wisła opadła dzisiaj strasznie. Dzisiaj Wisła opadła i kurwa ten. I wszystkie te ryby wypłynęły w pizdu do Wisły. Bo nie mogłem patrzeć, kurwa, jak one jeszcze 2-3 dni przy tych upałach i zdechną. I kopałem i obserwowałem, kurwa, tutaj nawet już, kurwa, wody nie ma. Do godziny, kurwa, pierwszej w nocy, czy jest, kurwa, ryba z tego jeziorka aż do wejścia, kurwa, z Wisły. I były. A musiałem robić to powoli.
bo kurwa głupi cham, to by wziął szpadel kurwa i by zapierdalał raz po razie, raz po razie. Potem by się muł kurwa i ten siarkowodór powstał i te ryby pozdychały. A to trzeba zrobić pyk, pyk, zrobić tamy kurwa, gdzie tamuje wodę, gdzie ten siarkowodór opadnie, powoli. Proces kurwa powolny. Można zrobić to w 2 godziny, ale to zrobić 6-8 godzin, żeby ta ryba, jak wejdzie ten siarkowodór, to ona nie wyjdzie, kurwa. Bo jest strzela, zapcha, kurwa i wszystko. Tylko kto o tym wie, kurwa? Co to ich, kurwa, obchodzi w ogóle? Jakieś takie spinerki do 7 gram, 10, żyłka, 14, 12. Takie klątki łapią, łowią, przepraszam, bo łapie kusownik, a łowi wędkarz. Mówią, jest dobrze, złapałem 6 kleni, a jeden miał 35 cm. A za moich dobrych czasów... takich 7 kleni. Na żyłki 30, 5, 40. To była norma. Ale co mówią fachowcy, czyli kurwy. Ryba się chowa. Tak, ryba się chowa, rozumiesz? Ryba się kurwa chowa. I już jest tak nauczona, że ona nie bierze na to. Tak są, kurwa, bandyci, złodziei, oszczuści, krętacze, prestidigatorzy, lawiranci, kurwy. No jebane, pierdolone. No pierdolone. Tak robią z krzyżem polskim, skurwysyny. To robią, kurwa, z krzyżem polskim, skurwysyny. Wiecie, co oni by chcieli, kurwa, zamieścić? Pentagram, skurwysyny, albo...